Telewizja Dami, Fundacja Tauron oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zapraszają na 7. edycję ogólnopolskiego koncertu charytatywnego Zaczarowane Święta z Fundacją Tauron. 3 grudnia o godzinie 17 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Złotniczej 12 wystąpią finaliści festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanego przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz wokaliści z Dolnego Śląska. Gwiazdą wieczoru będzie Beata Ibaim z Największymi Przebojami. Cegiełki w wysokości 20 zł oraz zaproszenia VIP w wysokości 100 zł do nabycia w telewizji Dami przy ulicy Kilińskiego 4 lub bezpośrednio przed koncertem. Ilość miejsc ograniczona. Partner główny Fundacja Tauron. Patronat honorowy marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. Jestem szczęśliwa. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odleciać swojemu szczęściu. Projekt Joś Abo to kulturowa podróż przez 3 miasta, 3 teatry, 3 inscenizacje, 1 abonament. 11 listopada Citał Palma. 18 listopada Liberec Lampy Naftowe. 2 grudnia Jelenia Góra Mąż i Żona. Szczegóły na www.teatrnorwida.pl. Co bardziej ekologiczne. Inwestujemy miliony złotych w rozwój. Ośrodek wsparcia, rozbudowa. Musieliśmy stworzyć miejsce dla osób, które no już same sobie nie radzą. Pomóż i oddaj krew. Mogę być kiedyś sam w potrzebie. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 23 listopada. Kamila Krawiecka-Brel, rozpoczynamy serwis informacyjny. Od wczoraj oficjalnie przy ulicy Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze zaczęła funkcjonować nowoczesna, ekologiczna kotłownia gazowa, która zasila już w ciepło m.in. zakład farmaceutyczny Jelfa. W 2014 roku Energetyka Cieplna Opolszczyzny przejęła w Jeleniej Górze starą kotłownię parową, opalaną miałem węgla kamiennego. Władze spółki podjęły wówczas decyzję o możliwie jak najszybszym zmianie źródła ciepła. Tak przy ulicy Powstańców Śląskich powstała kotłownia gazowa o wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. Dbają o to 3 nowoczesne kotły, których wydajność to aż 15 ton pary na godzinę. Jesteśmy blisko mieszkańców, jesteśmy blisko naszych klientów, czyli też przedsiębiorców. To jest dla nas bardzo ważne, stąd też inwestujemy miliony złotych w rozwój i w ekologię. Znajdujemy się w Unii Europejskiej, mamy pewne wymogi, do których musimy dążyć. Także to są te kierunki ekologiczne, są w tej chwili priorytetem dla naszej grupy. Zastosowane nowoczesne technologie pomogą w znacznym stopniu zmniejszyć oddziaływanie kotłowni na lokalne środowisko. Spadnie emisja pyłu o około tonę na rok, 15 ton SO2, czyli dwutlenku siarki, około 800 kg dwutlenków azotu. To jest w zasadzie cała korzyść dla Jeleniej Góry. W związku z powyższym nasze hasło reklamowe tej inwestycji lek na smog nie jest na wyrost. Bardzo się cieszymy, że w mieście Jeleniej Góra mogliśmy zrealizować kolejną inwestycję, która wpłynie na poprawę jakości powietrza mieszkańców miasta. Powstanie nowoczesnej kotłowni było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił spółce ECO prawie 2,5 miliona złotych pożyczki.
to jest ponad 70% kosztów inwestycji. No, z uwagi na to, że inwestycja wpisuje się w strategię miasta Jeleniej Góry. Nie licząc tej głównej w tej chwili ciepłowni, która znajduje się, elektrociepłowni na terenie dawnej serwiskozy, w tej chwili wszystkie pozostałe punktowe zostały przekształcone w ekologiczne. I z jednej strony prawdopodobnie będą mieli efekt ekonomiczny ze względu na zastosowanie nowych rozwiązań, gdzie tutaj sprawność jest 95%, a i z drugiej strony też rozwiązany problem ekologiczny. Głównym, ale oczywiście nie jedynym odbiorcą ciepła z nowej kotłowni będzie zakład farmaceutyczny Jelfa. To zapewnia nam taką stabilność tego źródła, która na pewno jest większa w przypadku tej kotłowni niż poprzedniej węglowej, ale również elastyczność. Ta kotłownia z informacji uzyskanych od operatora jest bardziej przyjazna, jeśli chodzi o sterowanie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 600 000 zł. Ośrodek wsparcia działający przy Towarzystwie Pomocy Świętego Brata Alberta w Jeleniej Górze przy ulicy Grunwaldzkiej zwiększa ilość miejsc dedykowanych osobom potrzebującym. Rozbudowa powodowana jest zapowiadanymi zmianami w ustawie. W tym miejscu schronienie znajduje wiele potrzebujących osób. Jedną z tych osób jest pan Stanisław, który znaleziony został w komórce. Tam zginął marnie. Bo to, wie pani, takie pomieszczenie suche, na krzesełku siedziałem, tylko posadzka nie była, ani spania, gdzie, ani nic. Nie miał pan bliskich, żeby panu pomogli? Nie, nie ma nikogo. Pan Stanisław w ośrodku wsparcia działającym przy Towarzystwie Świętego Brata Alberta znalazł schronienie i spokój. To jest człowiek, któremu się po prostu coś tam w życiu, coś w życiu nie wyszło. Po rozwodzie, jakieś problemy z pracą, jakaś eksmisja i został pan w komórce, w której tak naprawdę nikomu nie przeszkadzał, ale też nikogo nie interesował. W tym przypadku zadziałał street working. Prowadzimy w okresie zimowym, mamy podpisaną umowę z Urzędem Miasta Street Working, czyli nasi ludzie, najczęściej są to młodzi ludzie, studenci, którzy chodzą właśnie w tych miejscach niemieszkalnych i próbują zlokalizować i odnaleźć podopiecznych, którzy no, z różnych powodów sami do nas nie trafią. Ma pan opiekę dobrą? Bardzo dobra opieka jest. Żywienie jest pani elegancko, wszystko pośle zmieniana co tydzień. Ośrodek wsparcia obecnie się rozbudowuje. Na początku dysponował 5 miejscami, teraz będzie ich 12. Żeby sprostać wymogom tych zapisów ustawowych, musieliśmy stworzyć miejsca dla osób, które no, już same sobie nie radzą. W tym miejscu w poniedziałek montowane będą drzwi. Drzwi będą specjalistyczne? Tak, to są szerokie, specjalne drzwi, które pozwolą nam na transport ewentualnie podopiecznych ze szpitala na noszach czy na łóżkach tych szpitalnych, na wprost do sali hospicyjnej, bądź tutaj obok do tego drugiego pomieszczenia, które dzisiaj już funkcjonuje. Remontowane są także sale, które w najbliższym czasie zostaną wyposażone w łóżka. Do 26 listopada trwać będą Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 2017. W tych dniach liczy się każdy gest. Krew jest poszukiwana przez 365 dni w roku. Rozpoczęły się właśnie Dni Krwiodawstwa. Osoby, które chciałyby ją oddać, są pilnie poszukiwane. Nasz gest często może okazać się bezcenny. Na wagę złota są krwiodawcy o najrzadszej grupie krwi. Największe problemy są z grupami z RH-, z czynnikiem RH-, no bo to ma tylko 15% populacji i tych dawców często trzeba ściągać, kiedy tej krwi brakuje. Ja myślę, że jak jest potrzeba, to można oddać, zwłaszcza, że mam rzadką grupę krwi, bo 0 RH-, także zawsze jest czy SMS, czy jakaś informacja, że jest potrzebna. Dlaczego pan się zdecydował? Znaczy, oddaję krew, bo chcę po prostu pomagać ludziom, którzy potrzebują tej krwi. Mogę być kiedyś sam w potrzebie, ale raczej chcę pomóc wszystkim, którzy potrzebują tej krwi. Każda kropla jest niezastąpiona i wyjątkowo cenna. Jest po urazach, przy utracie krwi, w czasie operacji, zwłaszcza tych, gdzie jest większe krwawienie.
Pan Wojciech Wroński jest krwiodawcą od 1973 roku. Chciałbym namówić wszystkich chętnych, żeby się nie bali. Zapraszamy tu do krwiodawstwa, które jest czynne od godziny 7.30 do godziny 15.00. Rejestracja trwa do godziny 12.00. Dni honorowego krwiodawstwa potrwają do 26 listopada. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. W Jeleniej Górze w przeciągu najbliższych 12 miesięcy wymienionych zostanie kilkaset lamp starego typu na nowoczesne oświetlenie typu LED. Inwestycja ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach i chodnikach oraz zmniejszyć rachunki za prąd. Zadanie wymiany lamp na nowoczesne oświetlenie w technologii LED podzielone będzie na dwie części. Pierwszą przeprowadzi miasto Jelenia Góra, drugą firma Tauron. W tej chwili my przygotowaliśmy projekt, który będzie za moment rozstrzygnięty, myślę, że to jest przyszły rok jego realizacji. To jest wymiana znacznej części za parę milionów ładnych złotych, znacznej części oświetleń na energooszczędne. A z drugiej strony to jest Tauron, pewne rzeczy będzie robił w własnym zakresie i mamy tu wiadomość, że firma Tauron w planach tego roku założyła wymianę kilkuset opraw. Jak zapewnia prezydent Marcin Zawiła, przy typowaniu miejsc, gdzie postawione zostanie nowe oświetlenie drogowe, przedstawiciele firmy Tauron kierować się będą dwoma względami. Tauron zakłada, że że mówimy o dwóch rzeczach. Chce zlikwidować te pojedyncze, najbardziej energożerne lampy czy fragmenty i przejścia dla pieszych. Natomiast w mieście Jeleniej Górze mamy naprawdę duże plany, w zależności od ceny będziemy je wymieniali już takimi ciągami. To dobra wiadomość dla miejskiego budżetu, ponieważ 100 lamp LED-owych to oszczędność rzędu 10 tysięcy złotych w skali roku. Miasto Jelenia Góra rocznie płaci za zużyty przez oświetlenie drogowe prąd 3,5 miliona złotych. Dzisiejszy serwis informacyjny kończymy zapowiedziami seansów, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie w kinie LOT. Born to be wild. To jest 10 zgon w tym roku. Pierwszą propozycją kina LOT jest Najlepszy. To opowieść inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triatlonowych mistrzostwach świata. Pluł krwią całą noc. I ty chcesz się na tym ścigać? Z medycznego punktu widzenia jesteś wrakiem, rozumiesz? Zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie. Cicha noc to kolejna propozycja kina LOT. Wigilia to wyjątkowy i magiczny czas. Dla niektórych nawet przełomowy. Jezus Maria, co się stało? A to musiało się coś stać? Tak jest z pewnością w przypadku bohatera filmu Adama, który nieoczekiwanie odwiedza rodzinny dom. Powód jego wizyty to nie tylko chęć spędzenia świąt w rodzinnym gronie. Trzecia produkcja wyświetlana będzie 29 listopada o godzinie 15 w ramach filmowego klubu seniora. Tanna to połączenie dziewiczej przyrody wyspy, bogatej kultury plemiennej z opowieścią o miłości, która nie uznaje żadnych zakazów. Film przenosi widza w niezwykły i niedostępny świat, ginący pod wpływem cywilizacyjnej ekspansji. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja w imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę, życząc Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia. We'll be right back.
konkursie do wygrania mamy zaproszenie na seans do kina LOT. Aby je zdobyć, proszę odpowiedzieć na pytanie, jakie filmy będą wyświetlane w LOT-cie w najbliższy weekend. Na prawidłową odpowiedź czekamy w piątek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvdami.eu. Telewizja Dami, Fundacja Tauron oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zapraszają na 7. edycję ogólnopolskiego koncertu charytatywnego Zaczarowane Święta z Fundacją Tauron. 3 grudnia o godzinie 17 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Złotniczej 12 wystąpią finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanego przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz wokaliści z Dolnego Śląska. Na scenie wystąpi z godzinnym koncertem Gwiazda Wieczoru, Beata i Baim. Cegiełki w wysokości 20 zł do nabycia w telewizji Dami przy ulicy Kilińskiego 4 lub bezpośrednio przed koncertem. Ilość miejsc ograniczona. Partner główny – Fundacja Tauron. Patronat honorowy – marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. Jestem szczęśliwy. Jesteśmy zdrowi. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Niczym balonik. Dbamy o siebie, bo nie chcemy go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu.